innymi w Łodzi czy gdziekolwiek indziej. Natomiast, oj, teraz sytuacja w polu karnym. 1-0 dla drużyny Olympic Grudziądz. I to jest pierwsza bramka dla drużyny gości, a zdobywa ją z numerem 7 Mendes Alves. 17 minuta spotkania Mendes Alves po takiej ładnej koronkowej akcji z prawej strony boiska wyprowadza drużynę gości na prowadzenie. No panie Dawidzie, całkiem ładne to trafienie. No, trafienie jak ostatnio Igor Ankulo bodajże w meczu Górnika Zabrze w Ekstraklasie. Dośrodkowanie nie przechodzi pierwszego obrońca, ale przed polem karnym jest numerem 22 Kacper Skibicki, strzela bramkę. Piękną bramkę z wolenia i 2-0 dla Olimpii Grudziądz. 23 minuta spotkania, drugi gol w meczu. Bez zastanowienia huknął z dystansu sprzed pola karnego i druga bramka dla drużyny Olimpii. Naprawdę bardzo ładne trafienia do ognia zespołu z Częstochowy. Długa piłka od bramkarza, wybijał Adrian Błaszkiewicz, jednak cały czas piłką grają Grudziądzanie. Zawodnik z numerem 7, Mendes Alves, dośrodkowuje w pole karne i trzecia piękna bramka dla drużyny z Grudziądza. Zagrali dwaj obcokrajowcy, bramkę z numerem 23 strzela German Ruiz Gonzalez. No fantastyczna bramka, powiem szczerze, że dzisiaj zawodnicy z Grudziądza rozpieszczają tymi bramkami kibiców w Częstochowie. No co prawda kibice Częstochowi pewnie oni nie są zadowoleni z tych bramek, ale naprawdę trafienia bardzo, bardzo ładne. No ja, Dawid, myślę, że kibice z Częstochowi podziękowaliby za takie pieszczoty, jakie fundują dzisiaj im zawodnicy Olimpii Grudziądz w natarciu. Znów może być bardzo groźnie, ależ to jest świetna sytuacja i to jest czwarta bramka autorstwem tego gola Przemysław Kita, a podawał do niego Mendes Alves. No jest 0-4. No myślę, że słychać pierwsze krzyki niezadowolenia, bo Skra po prostu gra dzisiaj źle, a nawet jeśli sama optyka gry nie jest taka katastrofalna w wykonaniu Skry, no to wynik jest już jednym wielkim dramatem. No ja nie pamiętam takiego meczu Skry przy Lorecie. No myślę, że musielibyśmy